załóżmy, że mamy pewien obszar za U zawarty w przestrzeni trójwymiarowej o gęstości objętościowej, o funkcji gęstości objętościowej gamma od x, y, z. Wówczas moment statyczny względem płaszczyzny x o y, ms od x, y, równa się całka potrójna po obszarze U z funkcji z razy gamma od x, y, z, dx, dy, dz. Moment statyczny względem płaszczyzny x o z, czyli ms xz, to całka potrójna po obszarze U z funkcji y razy gamma od x, y, z. No i ostatni moment statyczny względem płaszczyzny y o z, to jest całka potrójna po obszarze U z funkcji x razy gamma od x, y, z. Mamy teraz jednorodną bryłę o masie m, ograniczoną takimi płaszczyznami x równe 0, y równe 0, z równe 0 oraz x plus y plus z równe 3. Chcemy znaleźć jej momenty statyczne. Jednorodna, czyli ma stałą gęstość. To możemy wyznaczyć tę funkcję gęstości. To będzie jakaś liczba, o której co wiemy. Jeśli bryła jest jednorodna, to jest gęstość, to jest po prostu masa przez objętość. Masę znamy, potrzebujemy jeszcze objętości. Możemy to policzyć całką, aczkolwiek, żeby było szybciej, to dobrze jest pewnie zauważyć, że ta figura, to jest po prostu, że ta bryła, to jest po prostu ostrożnik, który tutaj ma jeden wierzchołek w punkcie 0, 0. X maksymalnie może być równy 3, jeśli pozostałe są równe 0. Tak samo Y, tak samo Z. Czyli ten ostrosłup wygląda tak. No i potrzebujemy jego objętość. Tak, można to policzyć całkiem z jedynki po tym obszarze, ale wygodniej pewnie nam będzie po prostu policzyć, że objętość tego ostrosłupa to jest 1 trzecia razy wysokość równa 3 razy pole podstawy. Polem podstawą jest trójkąt prostokątny o bokach 3 razy 3 przez 2. Czyli całość ma po prostu objętość 9 drugich, czyli 4,5. Zatem nasza gęstość gamma od x, y, z jest wcale równa m przez 4,5. Teraz chcemy policzyć momenty statyczne, czyli moment statyczny względem płaszczyzny x, y, no i tu już musimy policzyć całkę, to jest całka po naszym obszarze z funkcji z razy m przez 4,5, które zaraz wyrzucimy przed całkę. No to będzie m przez 4,5 razy, i teraz ta nasza całka, no to x się zmienia od 0 do 3. Y przy ustalonym x, jeśli to jest 0, no to y będzie do 3 minus x, od 0 do 3 minus x. Natomiast z przy ustalonym x, y to będzie od 0 do 3 minus x minus y. Całka z z, dz, dy, dx. I liczymy. Tu przepisujemy, to jest m przez 4,5 razy całka od 0 do 3, całka od 0 do 3 minus x. Odcałkowujemy, to jest z kwadrat przez 2 w granicach 3 minus x minus y do 0. Wzorze 0. Od razu podstawmy, to będzie. Tutaj mamy przez 2. 3 minus x minus y do kwadratu. To będzie 9 plus x kwadrat plus y kwadrat plus 2 razy 3 razy minus x, czyli minus 6x minus 6y i minus x razy minus y to xy razy 2 to plus 2xy dy dx. To chcemy odcałkować po y-ku, no to to będzie równe m przez 4,5 nadal przed całką. Nawet dwójkę możemy wyrzucić, to wtedy możemy napisać, że to jest m przez 9. Tutaj mamy całkę od 0 do 3, całka od... dobra, spróbujmy od razu odcałkować. To będzie 9y, po y odcałkowujemy, plus x kwadrat y, plus y do trzeciej przez 3, minus 6xy, minus 3y kwadrat plus xy kwadrat. To w granicach od 0 do 3 minus x, dx. No to to jest równe m przez 9
Raz całka od 0 do 3. No i teraz to podstawiamy. Czyli jak podstawimy pod y tutaj 3 minus x, to będzie mi 27 minus 9x teraz plus x kwadrat razy 3 minus x, czyli plus 3x kwadrat minus x do trzeciej. Następnie plus, no tutaj sobie zrobimy to już w ten sposób, y do trzeciej, czyli 3 minus x do trzeciej, czyli 27 minus 3 razy 3 do kwadratu razy x, czyli 27x plus 3 razy 3 razy x kwadrat, czyli plus 9x kwadrat i minus x do trzeciej. Następnie przechodzimy tutaj, czyli minus 6x razy 3 minus x, czyli minus 18x plus 6x kwadrat. Teraz minus 3y kwadrat, czyli 9 minus 6x plus x kwadrat. No i plus x razy 9 minus 6x plus x kwadrat. Dx. No okej, to teraz to sobie uporządkujmy. To będzie m przez 9 całka od 0 do 3. I co tu? Najpierw stałe. Tutaj o, mamy 3 razy 9 to 27, to się uprości z tym. Jeśli chodzi o inne stałe, no to tu będzie tylko 27 trzecich, czyli 9. Następnie x minus 9x, tutaj też minus 9x, tutaj minus 18x, a tutaj będzie plus 18x, więc te się kasują. I tu będziemy mieć plus 9x, czyli to się kasuje z tym. I jedyny x, jaki nam w tej sytuacji zostanie, to jest ten. I to będzie minus 9x. Teraz x kwadrat. 3x kwadrat plus 3x kwadrat plus 6x kwadrat. I tutaj mamy minus 3x kwadrat, bo to się z tym skasuje. I tu mamy minus 6x kwadrat, co się z tym skasuje. I zostanie nam tylko 3x kwadrat. Plus 3x kwadrat. No i ostatnia rzecz, minus x do trzeciej, minus 1 trzecia x do trzeciej i plus x do trzeciej, to się z tym skasuje. No i znowu zostanie nam tylko minus 1 trzecia x do trzeciej, a cała reszta się nam wykasowała. Dx. No to całkowujemy. M przez 9 i teraz tutaj będziemy mieć 9x minus 9 drugich x kwadrat plus x do trzeciej minus 1 dwunasta x do czwartej w granicach od 0 do 3. Podstawiamy tę trójkę, mamy m przez 9. Tutaj będzie 9 razy 3 to 27 minus 29 drugich razy 9, czyli 81 drugich plus 3 do trzeciej to 27 i minus 3 do czwartej to 81, czyli 81 dwunastych. Uprościmy to przez 3, wyjdzie 27 czwartych. Jak postawimy 0, to się wyzerwie. I tu widzimy, że 27 możemy wyciągnąć przed nawias. I w nawiasie nam zostanie 1 minus 3 drugie plus 1 minus 1 czwarta. To nam się uprości, wyjdzie 3m, a tutaj w nawiasie 1 plus 1 to 2, minus 3 drugie to pół, minus 1 czwarta to 1 czwarta, czyli 3 czwarte m. To jest moment statyczny tej bryły względem płaszczyzny x o y. Teraz jeszcze no, powinniśmy policzyć momenty statyczne względem osi x o z oraz y o z. Ale zauważmy, że żeby policzyć moment statyczny x o y, względem płaszczyzny x o y, musieliśmy policzyć coś takiego. Ja tutaj całkę z gęstości, która była liczbą stałą, była m równa m przez 4,5, całkę z z od 0 do 3, od 0 do 3 minus x, od 0 do 3 minus x minus y, dz, dy, dx. Żeby policzyć moment statyczny względem płaszczyzny x o z, będziemy musieli policzyć m przez 4,5 razy całkę od 0 do 3, od 0 do 3
minus x i od 0 do 3 minus x minus z z funkcji y dy dz dx. To zauważmy, że to wyjdzie dokładnie tyle samo. Tak naprawdę tutaj się tylko zmieniły nazwy zmiennych. To też wyjdzie 3 czwarte m. Jeśli chodzi o moment statyczny względem płaszczyzny x, y o z, czyli ms od yz, to będzie m przez 4,5 całka od 0 do 3, od 0 do 3 minus y i od 0 do 3 minus y minus z x d x d z d y. Znowu, to jest tylko zmiana nazwy zmiennych, a wszystko inne jest to samo. I tu wyjdzie tak też równe 3 czwarte m. Wszystkie te momenty statyczne względem poszczególnych płaszczyzn będą takie same. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.